Witam, dzisiaj przedstawię Wam 13 ciekawostek o Zabuzie Momoji. Zapraszam. Imię Zabuza składa się z trzech kanji. Pierwsze z nich oznacza znowu, drugie negatywny, natomiast trzecie ścięcie. Wszyscy członkowie Siedmiu Mistrzów Miecza mają nazwiska pochodzące od produktów i tak Momoji oznacza ziemia brzoskwini. Pomimo bycia bardzo krótko w anime, Zabuza jest dość popularny. W pierwszym sondażu zajął aż 9 miejsce, a w drugim 15. Być może jest to tylko filler, ale w odcinku 183 Naruto Shippuden twórcy całkiem zabawnie podeszli do sprawy, bo Zabuza i Haku pojawiają się w tłumie. Wielokrotnie tak robiono z różnymi postaciami i moim zdaniem jest to fajny smaczek. To samo możemy zobaczyć w omakę odcinka 129 Naruto Shippuden, gdzie twarz Zabuzy widnieje na latarni. Choć według databooku Zabuza miał 183 cm wzrostu, to w anime miał on już 188. Jego hobby to ostrzenie tępych narzędzi. Uwaga, bo to może być trochę zabawne, więc jeśli pijesz, to przełknij. Zabuza chciał walczyć z piątką Kage. Nie wiemy, co lubił jeść najbardziej, ale najmniej lubił świeże warzywa. Ukończył on 191 oficjalnych misji, 4 rangi D, 67 rangi C, 79 rangi B, 29 rangi A oraz 12 rangi S. W odświeżonej wersji arku Zabuzy, który widzimy w 265 odcinku Naruto Shippuden, jest nieco niezgodności. W jego wspomnieniach o własnych siłach podchodzi do Haku, tymczasem w rzeczywistości poprosił Kakashiego, aby ten zaniósł go do niego. Również nie posiada on tak wielu wbitych narzędzi w ciało, także w jednej ze scen retrospekcji jego oczy wyglądają jak podczas Edo Tensei, tymczasem nie powinny. Co ciekawe, to nie koniec nieścisłości, choć teraz dotyczą one wieku. Mianowicie według databooka Zabuza w chwili śmierci miał 26 lat, natomiast zmasakrował studentów akademii w wieku 9, a to wydarzyło się 11 lat przed rozpoczęciem serii. Opanował tylko jedną naturę czakry – wody. Trochę słabo jak na kogoś, kto chciał walczyć z piątką Kage, nie uważacie? Zabuza pokazał zdolność emanowania czakrą, która jest podobna do stworzenia Oni. Całkiem możliwe, że stąd wziął się jego przydomek, demon ukrytej mgły. Urodził się 15 sierpnia, jego grupa krwi to A. Miał 20 lub 26 lat, 183 lub 188 cm wzrostu i ważył 72 kg. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!